Były efektowne popisy kaskaderskie, wybuchy granatów i wystrzały z broni strzeleckiej. Tak wyglądało militarne widowisko zorganizowane w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Polkowicach. 15 sierpnia upłynął w Polkowicach pod znakiem wielu ciekawych wydarzeń. Obchody Wojskowego Święta zainaugurowała rejestracja potencjalnych dawców szpiku, a w programie znalazł się również wspólny bieg oraz rozgrywki szachowe z międzynarodowym mistrzem. Głównym punktem była jednak historyczna inscenizacja w wykonaniu kilku grup rekonstrukcyjnych. To jedno z tych nielicznych świąt polskich, gdzie świętujemy je radośnie, bo jest ku temu okazja, piękne zwycięstwo Wojska Polskiego i też w ramach tego święta pokazujemy tą radość. Ta wielka inscenizacja, która odbywa się w parku przepięknym, historycznym na osiedlu Polkowice Dolne, przyciągnęła dzisiaj tłumy polkowiczan. Wydarzenia z czasów II wojny światowej przybliżyli widzom rekonstruktorzy z Polkowic, Wieruszowa i z Duńskiej Woli. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to w czasie II wojny światowej, jak wyglądało to zaraz po niej. No, taką misję ma nasza grupa przede wszystkim. To jest edukacja przede wszystkim ludzi, którzy no, z książek czy zdjęć, które były w PRL-u, nie dowiedzieli się, jak to tak naprawdę wyglądało. Podczas inscenizacji można było zobaczyć między innymi scenę odbicia dowódcy jednego z oddziałów partyzanckich z rąk milicji obywatelskiej. Ta milicja miała też jakby za zadanie przede wszystkim poszukiwanie partyzantów z tego podziemia, eliminowanie ich z życia społecznego. Jest tutaj taki moment, że zatrzymują dowódcę jednego z oddziałów partyzanckich, zaczynają go przesłuchiwać w posterunku milicji obywatelskiej, a następnie ma być rozpoznanie ze strony partyzantów i próba, a w konsekwencji odbicia swojego dowódcy. Udział w przedsięwzięciu wzięły prawdziwe tłumy mieszkańców, którzy oglądali militarne widowisko z zapartym tchem. Tyle ludzi, ładna pogoda. W tamtym roku się udało tak po cichu, a teraz jest naprawdę elegancko, nie? Tyle ludzi, młodzież tego nie zna. Starsi to jeszcze wiedzą, a młodzi? Jak to młodzi, nie? Mają okazję zobaczyć. Obchody zostały zorganizowane na terenie zabytkowego parku przy ulicy Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne.